Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj będzie szybka recenzja najnowszej animacji Disneya, a mowa dokładnie o filmie Elemental, czy może jak polskie tytuł mówi między nami żywiołami. Recenzja nie będzie też długa, dlatego nie zajmę Wam dużo czasu. Także zapraszam do oglądania. Na początku muszę zaznaczyć jednak, że pierwotnie tytuł miał zawierać polskie tłumaczenie filmu, czyli właśnie między nami żywiołami. Jednak w momencie, kiedy ukazała się pierwsza zapowiedź filmu z tytułem Elemental, wiedziałem, że tak musi zostać. Wiadomo dlaczego. Przechodząc już do samego filmu. Generalnie sam nie wiedziałem, czego się od niego spodziewać, dlatego też niczego od niego nie oczekiwałem. Liczyłem tylko, że obejrze całkiem ciekawy, przyjemny i odmurzający film familijny. I tak też było. Dlatego idąc po kolei. Nie ma co oszukiwać, że motywy fabularne, takie jakie były w tym filmie, były używane w innych tego pokroju filmach animowanych wiele razy. Ponieważ historia o zakochaniu się w filmach animowanych jest na pęczki, a wątki miłosne są praktycznie zawsze. A ten tutaj nie odstawał na ich tle. Dwójka bohaterów, Iskra i Wodek, czyli główni bohaterowie, których możecie kojarzyć ze zwiastuna lub z plakatów, na początku niezbyt ze sobą przepadają, przeżywają jakąś przygodę i czasem się zakochują. Brzmi znają, jakby nie patrzeć. Jednak było w tym coś takiego, co osobiście do mnie trafiło, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć co to było, ale przez coś poczułem, że akurat w tym filmie jest kilka rzeczy, z którymi każdy, kto się kiedyś zakochał, może się utożsamić. Poza samym wątkiem miłosnym, który chyba jest największym postępem całej animacji, sama fabuła, która porusza i temat różności i wykluczenia między żywiołami, jak i podtrzymywania dziedzictwa w wypadku iskry, nie jest może jakiś najlepszy, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, film wygląda w pewnej mierze jako odrysowany od pewnego szablonu. Dalej jest naprawdę bardzo przyjemny i nie byłoby głupim powiedzieć, że jeżeli chcecie się zrelaksować, to możecie iść na ten film, bo chociażby ja wyszedłem z niego z uśmiechem na twarzy. Kolejnym plusem jest to, że animacja jest bardzo ładna, kolorowa, wyrazista i przyjemna dla oka, dzięki czemu nie można powiedzieć, że jest ona nudna. Jednak niczym nowym jest fakt, że Pixar robi ładne animacje. Sam osobiście uważam, że gdy Disney wraz z Pixarem wypuszczają jakąś animację, to czy byłaby lepsza czy gorsza? Te historie w połączeniu z animacją sprawiają, że są zawsze tak samo zachęcające dla oglądania. Mimo, że nie czułem, żeby Elemental miał być wielkim hitem na skalę Out, Lodu czy tej Story, tak bawiłem się na nim naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak zawsze zresztą na filmach Disneya i Pixara. No, może pomijając dziwny świat. Podsumowywując, film Między Nami Żywiołami to naprawdę przyjemne kino familijne. Nie brakuje tam komedii, jak i momentów wzruszenia jest bardzo kolorowy, a sam w sobie jest odpowiedni zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców. Minusami na pewno jest to, że sam wątek romantyczny nie jest niestety jakiś bardzo oryginalny, tak mimo tego dalej jest przyjemny, jak i również odczułem w trakcie seansu, że film miał strasznie szybkie tempo na samym początku. Dlatego jeżeli zastanawiacie się, czy warto iść do na ten film, to uważam, że warto. A jeżeli macie możliwość pójść na niego z kimś, to tym bardziej polecam się wybrać, ponieważ wątpię, żeby było to coś, czego będziecie żałować. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy film Wam się podobał, a jeżeli tak, to zachęcam do polubienia, ponieważ to bardzo motywuje. Oraz, czy taka szybka forma recenzji Wam się podoba. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.